sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Anvil Włocławek, MKS Dąbrowa Górnicza. Niby zwykły mecz, a jednak rozpoczął się od niezwykłego wydarzenia. Trwający właśnie Europejski Tydzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych zawitał także do naszego miasta, więc rottweilery zostały wyprowadzone na mecz przez młodych zawodników z ekipy Krecików. Tymczasem włocławianie mocno rozpoczęli sobotnie spotkanie. Shaun Jones wygrał podrzut, pobiegł do szybkiego ataku, dojrzał go Chris Dow i w ten sposób Anvil otworzył mecz efektownym alley-oopem. To był nie tylko udany początek zespołu, ale i samego Amerykanina, który szybko zdobył 8 oczek, a gospodarze wygrywali już 18 do 10. Kilka trafień Bryce'a Duviera i Roberta Johnsona sprawiło jednak, że po 10 minutach było tylko 23 do 19 dla Anvilu. Gdy Johnson trafił trójkę na początku drugiej odsłony, a Duvier popisał się dwoma atomowymi wsadami, goście wyszli nawet na prowadzenie 28-26. Gdy brodaty Amerykanin ponownie przymierzył z dystansu, MKS prowadził nawet 34-30. Anvil grało spale, ale wystarczyła chwila, aby kilka skutecznych akcji ponownie wyprowadziło gospodarzy na czoło. Roland Spraymanis rzucił w tej części meczu 11 oczek, 6 dołożył Tony Rotten i Anvil wygrywał do przerwy 56-44. Ricky Lido trafił trójkę na zakończenie drugiej kwarty, a trzecią odsłonę rozpoczął, kontynuując swoją formę strzelecką. Amerykanin 3 razy w ciągu 4 minut przymierzył zza łuku i Anvil prowadził 64-46. Dobrze grający włocławianie wyraźnie złapali swój rytm i z minuty na minutę powiększali przewagę. W zdobywanie punktów włączył się również Michał Sokołowski i po 3 kwartach było już 82-56. Dąbrowianie walczyli ambitnie do samego końca, ale ich braki kadrowe, przed meczem zwolniono 2 graczy, aż 4 kolejnych nie mogło zagrać z powodów zdrowotnych, sprawiły, że zabrakło paliwa, by spróbować nawiązać jeszcze walkę. Sam Johnson, zdobywca 31 punktów, nie był w stanie zmienić oblicza meczu, a Anvil prowadził na 3 minuty przed końcem aż 110-78. Ostatecznie włocławianie wygrali mecz 112-88, a ostatnie punkty ku uciesze widowni rzucił najmłodszy w drużynie Adam Piątek.